Nasza wyprawa jest próbą złożenia hołdu polskim bohaterom Stanów Zjednoczonych. Chcemy przypomnieć Amerykanom i Polakom, jak znaczący wkład w budowanie wielkości tego wspaniałego kraju mieli i cały czas mają imigranci z Polski. Trzydziestopięciostopowy jacht Kapitan Wagner, prowadzony przez kapitana Andrzeja Piotrowskiego, przepłynie trasę liczącą 4,5 tysiąca mil rzekami i kanałami amerykańskimi. Wszystko po to, aby wzmocnić poczucie dumy z bycia Polakiem w Ameryce i zadbać o pamięć tych, którzy swoją działalnością i dokonaniami spowodowali, że możemy czuć się tutaj jak w domu. Film ten jest relacją z pierwszego etapu tej wyprawy. Dzisiaj wodowaliśmy jacht Kapitan Wagner. Jutro jest bankiet pożegnalny, a dzisiaj wodowanie jachtu. Od roku, ponad roku jesteśmy w tym jachtyard i od momentu, kiedy przywieźliśmy jacht z Wisconsin. Od tego momentu tutaj ten jacht stoi i był remontowany. No, ten remont niestety się okazał dużo większy niż przypuszczaliśmy. Ten jacht został na cześć pierwszego Polaka, który opłynął świat dookoła, kapitana Władysława Wagnera, nazwany Kapitan Wagner. Nazwa jachtu Kapitan Wagner nie jest przypadkowa. To sposób na uhonorowanie polskiego żeglarza, który w lipcu 1932 roku wypłynął z Gdyni na maleńkim jachcie, który nazwał Zjawa, w rejs dookoła świata. Rejs trwał 7 lat i zakończył się w 1939 roku. Z powodu wybuchu II wojny światowej kapitan Wagner nie dopłynął do Polski i już nigdy do Polski nie powrócił. Mieszkał w Anglii, na Karaibach i na Florydzie w USA. Nie akceptował komunizmu i w czasach PRL-u był marginalizowany, oczerniany i wypychany z pamięci. Dopiero w 1992 roku polskie środowisko żeglarskie uhonorowało kapitana dzwonem okrętowym z następującą dedykacją. Pierwszemu Polakowi na wielkim kręgu żeglarze polscy. Dzwon przywiózł z Polski i wręczył wielkiemu żeglarzowi kapitan Andrzej Piotrowski. Kapitan Wagner zmarł na Florydzie w 1992 roku, a jego prochy spoczywają w rodzinnym grobie Wagnerów na cmentarzu Witomińskim w Gdyni. Ten jacht został praktycznie przygotowany w jednym tylko celu – wzięcia udziału w rejsie szlakiem wielkich Polaków. Ten rejs poprowadzi z Chicago na południe, do Nowego Orleanu, potem wzdłuż wybrzeża południowego Stanów Zjednoczonych, dookoła Florydy, z powrotem do Nowego Jorku, w górę, na północ, stamtąd rzeką Hudson, kanałami do jeziora Erie i wielkimi jeziorami z powrotem do Chicago. They came to our boatyard about a year ago, looking for a spot to work on their project, to get ready for a big trip. They've been here night and day for the year, summer and winter, getting ready. Now they're ready to go on their adventure. Jutro bon voyage party, czyli bankiet pożegnalny, będzie obecny syn kapitana Wagnera, Michael Wagner. Oh, okay. Hey, how are you? I had no idea what you look like. You're a talented boy. Stop another phone. All right. Excellent. This is going to be on TV? Yeah. Right name for the right boat. Oh my. This is your boat? Ours. Your boat. Your partner's in the boat. Yeah, sure. Ooh, wow. It's a still. That's scary, yeah? It's Chris Craft 35. I was surprised when I sat down with Zibby and he showed me his computer and he talked. He's a great ambassador for the Polish people. And I thought there were very few of us left that actually gave a damn about anything but making money. And I found out through him that there's a whole crowd, and I'm anxious to meet all of you. Ci ludzie spowodowali, że my tu w tym kraju jesteśmy u siebie. My jak będziemy płynęli tym jachtem, kapitan Wagner. Oczywiście ta broszura jest po to, bo podejdą w porcie, kto to był kapitan Wagner. Mamy na to tą broszurę. My musimy dbać o naszych bohaterów. Nikt o nas za nas tego nie zrobi. I don't speak Polish, I apologize.
but I feel Polish. Like all of you, with common genes. Because that's culture, that's your culture. It's all in all of you. Będzie to wyprawa naprawdę historyczna. Takiej na pewno już drugiej nie będzie. I have the oldest boat in Chicago, but he's crazier than I am what he's doing, and I love him for it. Trafiło do nich. Czyli ja przypuszczam, że nasz rejs Szlakiem Wielkich Polaków będzie miał podobną oprawę po drodze. I ja jestem zadowolony z tego spotkania i wiem, że to zaowocuje. It's very rewarding and emotional. I haven't been this emotional since I was a kid. And I don't intend to let you film that. But no, it's been fabulous. I really don't want to go. But I have to. No business, but I have to work. Yeah, of course I do. It's fabulous. No, she's a good sound gal. And pretty too. Jest to pierwsza podróż jachtu Kapitan Wagner na wodzie. Zobacz, jak do tej pory spisuje się znakomicie. Mam nadzieję i trzymam kciuki, że będzie tak dalej. Gościem honorowym na pokładzie jest syn kapitana Wagnera. Póki co jedynym testem jachtu na wodzie, świeżo po generalnym remoncie, jest krótki rejs po kanałach w centrum Chicago. Tego 2 czerwca o godzinie 5:30 po prawie półtora roku remontowania jachtu odchodzimy od Kei Canal Street Marina. Na pokładzie kapitan Andrzej Piotrowski i dokumentujący wyprawę Piotr Rudziński. Okej, 5:30 rano i właśnie jedziemy. Jedziemy w stronę Nowego Orleanu, ale najpierw do Mississippi. Pierwszy most minęliśmy właściwie, tak, pierwszy. Za chwilę drugi, no i to można powiedzieć, rozpoczyna się wyprawa Szlakiem Wielkich Polaków. Mijamy przemysłowe przedmieścia Chicago, aby po 5 godzinach żeglugi zameldować się w pierwszej śluzie Lockport. Tych śluz na drodze do Mississippi będzie jeszcze 5. Kolejna to Brandon Road. 22 czerwca i jesteśmy przed śluzą Brandon Road. To druga śluza, jak się płynie z Chicago. Jak do tej pory idzie nam nieźle, aczkolwiek niepokoi tendencja silnika do gaśnięcia w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach, na przykład podczas cumowania w śluzach. Może to być niebezpieczne podczas spotkań z barkami. Do kolejnej śluzy Dresden zbliżamy się bez kłopotów. Czekamy na otwarcie. Widzimy kilka motorówek kręcących się w pobliżu. Przejście tej śluzy zapamiętamy na długo. No, przed śluzą staliśmy no, chyba ponad 4 godziny. A przyczyną był wypadek przez taką, to się nazywa dam, czyli powiedzmy taką tamę, która spiętrza wodę przy śluzie i nadmiar się przerzuca górą. Jak jakaś czwórka podpłynęli za blisko, łódkę wciągnęło pod tą tamę. No i panienki szukają do dzisiaj. Ten wypadek daje nam dużo do myślenia. Powodem zdryfowania motorówki na tamę było zgaśnięcie silnika. U nas silnik też nie jest stuprocentowo pewny. Upłynęliśmy po śluzie jeszcze kawałek i stanęliśmy na noc na kotwicy w takiej zatoczce. Tuż przed burzą notabene, bo zaraz w momencie jak rzuciliśmy kotwicę, 5 minut później przyszła dość silny wiatr i burza. No i dzisiaj płyniemy od godziny 6:45.
rzeka ma zdecydowanie większy poziom i prąd jest duży, ponieważ no, deszcze były ostatnio i są podtopienia miejscowe na brzegach, no, na przykład zalane parkingi, przytopione przyczepy kempingowe. Tak to jest na brzegach ciekawie. Już jesteśmy na rzece Illinois, czyli to królowej rzek Mississippi. Jeszcze dwie śluzy. Po prostu kaczki od kaczora. Bez przeszkód pokonaliśmy śluzę Marseille. Dwie godziny później dotarliśmy do kolejnej o nazwie Starftrock. No i to jest ostatnia śluza dzisiaj, a czekają nas teraz bardzo ładne okolice, nie? Bo to dużo ładniejsze jak do tej pory. No, nie ma takiego nagromadzenia przemysłu na brzegach, będzie bardziej dziko i bardziej naturalnie. Are you staffing at like other famous spots where there was Polish people? This is very good. Do you have more of these? Ruszyliśmy dalej w stronę zaplanowanego postoju w Hams Marina w miejscowości Rome. Rome w Illinois. To jest marina, w której byliśmy w zimę. Obejrzeć jak wygląda, bo zakładaliśmy, że popłyniemy w grudniu. No, wtedy było wejście zamarznięte i wyglądało to mało ciekawie, a dzisiaj 23 czerwca, nie wiem, pierwszy dzień lata, może. Ciepło. Widać, że marina Lata Świetności ma za sobą. Sądząc po nazwie, jest własnością rodziny Ham. Najważniejsze, że jest tu prysznic, woda, lód. Rano zabieramy się za system chłodzenia naszego silnika. Po paru godzinach przepychamy zatkany kanał termostatu. Jest znacznie, ale to znacznie lepiej. Przed wyjściem z marinę ostatni prysznic i odwiedziny Mr. Hama. Właściciel urzęduje na pchaczu przy wyjściu. Okay, give me 60 bucks, take you all away. Okay. Give you guys a break, because I know you're tight on budget probably. 40? 60. Okay. You all set? Huh? You all set? You're set. You're all set. Okay. Yeah. These traveling people, I know. Some of them's got great big boats and a lot of money. The other one's just kind of. Okay. Thank you. Moving around, you got to take care of the people. Just something about us, if you got time. Tracking Polish heroes. Okay. Now, you guys gonna be a part of that, are you? Yeah, I say. You know, that we will try to make that trip. Well, I'm a legend, so you guys won't have to worry about that. So, you guys are heroes, I'm a legend, huh? See that barge there? See that barge sunken? Uh-huh. Okay, don't hit that. Come right straight through here. No, wypłynęliśmy z Rzymu. Staliśmy prawie dwa dni. No i przed nami Pioria, śluza w Piorii za jakieś, ja myślę, 12 mil musiałbym zerknąć. Śluza Pioria ze względu na wysoki stan wody w Illinois River jest otwarta, więc bez zatrzymywania się płyniemy dalej. O 14.30 uzupełniamy zapasy wody przy ostatniej śluzie La Grange. No kolejna śluza otwarta, La Grange. Dlaczego otwarta? No pewnie chyba albo ją zlikwidują, bo podnoszenie na tej śluzy było rzędu niecałego metra. Także myślę, poziom wody skoczył do góry wszędzie, to i śluza jest niepotrzebna. Zobaczymy. Natomiast my, no rano mieliśmy drobne problemy, bo rozładował się akumulator. Mamy gdzieś zwarcie jakieś małe i ucieka nam prąd. Elektryczność jachtowa. To po pierwsze skomplikowana sprawa, po drugie jak najlepiej jak to robią fachowcy, a po trzecie trzeba nieustająco sprawdzać. Już
tylko kilka godzin dzieli nas od ujścia rzeki Illinois do Mississippi. No już jesteśmy na rzece Mississippi. O 10:45, czyli parę minut temu, wyszliśmy z rzeki Illinois i jesteśmy już na Mississippi. Jacht Kapitan Wagner z załogą Andrzej Piotrowski i Piotr Rudziński dotarł do Mississippi. Sumujemy przy gościnnym pomoście My River Home Marina w miejscowości Portage de Sioux. To co, stajemy, nie? Stajemy się lokalną sensacją w tej maleńkiej, ale bardzo znanej na szlaku rzeki miejscowości. I love these. This is so much fun. When you meet somebody, that's so much fun to give them one of those. They get, okay. It's all about everything you guys are doing. It's a logo of my country. It's the logo for your country. Yeah, Republica Caribeña de los Marineros. It means Caribbean Republic of Sailors. I am lifetime president. You are the lifetime president in between your ears or in some official capacity? Official. Was settled by France in 1673. By the 1840s, Germans started coming in and pissed the French off. They believed that they all prayed to Mary, and the town was saved from a big flood. Normally, when the river comes up, it makes us into an island, and we kind of have fun. Jackie podarowała nam książkę o historii Portage de Sioux i zorganizowała zwiedzanie miasteczka. Jej i innym nowym przyjaciołom odwdzięczymy się naszą broszurą. Po raz pierwszy mają okazję zapoznania się z częścią polskiej historii dotyczącej Stanów Zjednoczonych. Matka Boska Częstochowska, it means Saint Mary from Częstochowa. Nawiązujemy też kontakt z Polonią z St. Louis i ruszamy do miasta na poszukiwanie polskich śladów. We are now a very diversified and amalgamated race of people. So there are people that have maybe 25% Polish blood, but having a knowledge that they're Polish will bring a source of pride back that I think is well deserving. This is the new Cathedral Basilica of St. Louis, Missouri. Two works by Jan de Rosen, one is the Arch of the Judgment, and the second is the Main Dome. The Main Dome is considered the largest single piece of a mosaic art in the world. Przed katedrą stoi pomnik wykonany przez żeglarskiego kolegę kapitana Piotrowskiego, Wiktora Szostałę. Razem płynęli jachtem wojewoda Koszaliński w 1976 roku z Kołobrzegu na dwustulecie Stanów Zjednoczonych do Ameryki. Odwiedzamy stadion, przed którym stoi pomnik bożyszcza miasta bejsbolisty Stana Musiała. To bohater St. Louis i najbardziej znany chyba zawodnik amerykańskiego palanta w Stanach Zjednoczonych. Stan Musiał był katolikiem i pogrzeb jego odbył się w katedrze, to znaczy to była bardzo uroczysta msza. Zebrała kilkanaście tysięcy ludzi przy tą mszę. To był taki wyraz wdzięczności arcybiskupa dla rodziny Musiała, dla Musiała za poparcie, które udzielał kościołowi przez wiele lat. Jesteśmy też na cmentarzu narodowym, gdzie pochowani są bohaterowie wojen toczonych przez Amerykę. Celem naszym jest znalezienie grobu Konstantina Blandowskiego, który jako pierwszy żołnierz Unii poległ w wojnie secesyjnej. Wracamy na jacht, aby przed wypłynięciem następnego dnia pożegnać się z naszymi przyjaciółmi w Portage de Sioux. I think your trip's unique. And if it brings back memories of what happened years ago and you celebrate what you guys believe in, I think it's great. I never heard of such a thing until I moved out here to the river, but wow, it's got to be cool. And I know you meet a lot of people, probably a lot of adventures. You got to stick around Portage or come back. 1 lipca znów na Wielkiej Rzece ruszamy w kierunku Memphis. Silnik naprawiony, a mały przeciek usuniemy po drodze.
na trawersie żegnamy statuę Matki Boskiej Rzek. Jeszcze tylko krótki postój w pobliskiej miejscowości Alton, aby zatankować paliwo i w drogę. Dobry dzień! Как дела? How come you speak Russian? Why? Я был переводчик в армии. And what did you do? I listened to the Russians in Germany in the 80s. O 13:15 przechodzimy pierwszą śluzę przed kanałem Chain of Rocks. Wchodzimy w kanał, który pozwala skrócić drogę i ominąć niebezpieczny zakręt rzeki przed St. Louis. Właśnie przepływamy pod mostem zaprojektowanym przez naszego rodaka, Rudolfa Modrzejewskiego, znanego tutaj pod nazwiskiem Modrzejewski. To jest właśnie to, co za moimi plecami. To jest most łączący stan Missouri i stan Illinois blisko miasta St. Louis. Pod mostami, w których budowie uczestniczyły, będziemy przepływać jeszcze kilkakrotnie w czasie naszej podróży. Przepływamy przed frontem miasta St. Louis. Najbardziej rozpoznawalna wizytówka to 200-metrowej wysokości Gateway Arch, czyli wrota na zachód. Zmierzcha i trzeba poszukać miejsca na rzucenie kotwicy. Wraz ze wschodem słońca ruszamy dalej. Płyniemy przez pustkowia, tylko niezmordowane barki z pchaczami i wyrobiska kamieniołomów na brzegach urozmaicają nam podróż. Martwi nas zwiększający się metodycznie przeciek. Musimy teraz znacznie częściej odpompowywać zęzę. Dzisiaj święto niepodległości. Robimy sobie okolicznościową sweet focie. Nie ma szans, abyśmy dzisiaj dopłynęli do Memphis, aczkolwiek zostanie nam niewielki odcinek do pokonania. 5 lipca tradycyjnie raniutko odpompowujemy zęzę i o 6:30 opuszczamy nasze miejsce postoju. Po 3 godzinach widzimy piramidę zwiastującą miasto. No, przed nami Memphis, po lewej burcie. Wypłyniemy kawałek dalej, tam jest port, do którego wejdziemy. Według licznika mamy 580 mil. Oczywiście jest więcej, bo my płyniemy z prądem rzeki. Ja myślę, że jest jakieś 600, może 700 mil przepłynięte od Chicago. Dzisiaj sobota, 5 lipca, godzina według czasu mojego na komórce 9:05. No tu będziemy stali kilka dni. No i co dalej? Zobaczymy. No, następny etap Memphis, Nowy Orlean. W Memphis, podobnie jak wcześniej, bardzo szybko wzbudzamy zainteresowanie i sympatię ludzi, których spotykamy. Naszymi rozmówcami są głównie członkowie Memphis Yacht Club. I don't know of any Polish communities or anything like that. The cool thing that you are doing is making a documentary about Polish history that's as you are coming down. I think that's amazing. Well, I'm a big history buff, so all the history about the past Polish, the heroes and the sailors, you know, that interests me a lot. So, you know, I think it's a cool deal. Memphis to amerykańska stolica bluesa, więc grzechem byłoby nie odwiedzić jednej z najbardziej znanych bluesowych ulic na świecie, Beale Street. Nasza misja spotyka się tu z wielkim zainteresowaniem ze strony normalnych Amerykanów, którzy nam służą pomocą wszędzie, począwszy od Chicago, poprzez Portage de Sioux, gdzie staliśmy dłużej, i teraz w Memphis. I pytanie jest dlaczego? Mało tego, dochodzi do takich
zachowań, że oni zaczynają szukać u siebie śladów polskich. Ta broszura czyni cuda. Powoduje, że ci ludzie nagle zauważają, że Polacy są bardzo ważną częścią Stanów Zjednoczonych, społeczeństwa Stanów Zjednoczonych. I nasza misja jest, jakby to powiedzieć, niezwykle ważna, bo nagle zaczyna doprowadzać do czegoś, czego nigdy nie lubili komuniści, do czegoś, czego nigdy nie lubili Rosjanie, obojętnie jakiego, jakiej barwy, czerwonej, sowieckiej, czy powiedzmy tej carskiej. Doprowadza do integracji. Nagle Polska zaczyna być modna w Stanach Zjednoczonych. Przy okazji naszej wizyty, bo my widzimy to po drodze. Rozmawiamy z ludźmi. Ja mam w konwersacjach, które prowadzę, jawny dowód, że Amerykanie chcą nam pomóc. To znaczy, że nasza misja nie jest pomyłką. Nasza misja może się powieść, ponieważ pomogą nam właśnie Amerykanie. We might be able to, you know, get, you know, a clamp, but better to replace this. Yeah, sure, absolutely. Okay. W reakcji na naszą misję, po wielu godzinach nocnych rozmów o historii, mieszkaniec stanu Arkansas, Doe Stanberry, podarował nam tę książkę z oryginalną autorską dedykacją. Do moich polskich przyjaciół. To była ogromna przyjemność poznać Was. Rozumiejąc dumę, którą czerpiecie z Waszej polskości, oświadczam, że teraz jesteście też Amerykanami i moimi rodakami. Ta książka jest historią naszego prawa do życia z bronią przy boku. To prawo czyni nas wolnymi ludźmi. Na śniadanie zaprosił nas Art Moore, właściciel dużego jachtu motorowego. Art nabył łódź dosłownie przed paroma dniami i płynął w kierunku swojego domu na zachód. Dowiadujemy się od Arta, że jest z pochodzenia Indianinem, czyli tak zwanym Native American. Bardzo interesuje się historią i nasza broszura otwiera mu oczy na wiele spraw związanych z Polską. Fried potatoes and onions. This is old country food right here. You'll, hopefully you'll like it. Simple, easy. Salt and pepper. Raw materials, cook it down a little in butter. I wouldn't do it in what you're doing it in, I can tell you that straight up. You're a lot bolder than I would try that. And there's a couple spots in this river already that I was like, I don't know if I wanted to be here now, but we passed through, so we're in good shape. Nasza wizyta w Memphis odblokowuje u mieszkańców odwagę i pamięć. My wife is Polish. My mom is Polish. Does she speak Polish? A little bit, I think. Do widzenia. Wcześnie rano 12 lipca opuszczamy gościnną keję Memphis Yacht Club. W poniedziałek przyleciała z Nowego Jorku Beata Morrill, nasz nowy załogant. Będzie jedna para rąk więcej do prac na jachcie podczas dalszego rejsu. Poza tym Beata jest znakomitym fotografem, dzięki czemu nasz blog i strona facebookowa wzbogacą się o profesjonalnej jakości zdjęcia. Nocujemy w ujściu rzeki White River, gdzie rzucamy kotwicę o godzinie 19.10. Dzień skończony. Opada nas horda wściekle kąsających komarów. Nasze pokładowe środki w postaci spryskiwaczy są kompletnie bezużyteczne. Całe szczęście, że komary folgują po paru godzinach i możemy zażyć kilku godzin snu. O 6.15 opuszczamy sympatyczne kotwicowisko. Po 4 godzinach wchodzimy w wąską kiszkę prowadzącą do Vicksburga. Tutaj wielkie rozczarowanie. W mieście nie ma nawet najmniejszego pomostu dla jachtów. Wczesnym wieczorem dopływamy do Natchez. Płyniemy wzdłuż brzegu i niestety żadnego pomostu, żadnej mariny czy też kei paliwowej. Kompletnie nic. Przez telefon dostajemy informację, że kolejne miejsce na postój Baton Rouge odpada. Są tam tylko terminale dla barek i statków pełnomorskich.
Krajobraz wybitnie przemysłowy, wszędzie barki, pchacze i statki morskie, na kotwicy i przy terminalach. Wreszcie późnym popołudniem na kursie pojawiają się wieżowce. To zabudowania Nowego Orleanu. Po 6 dniach bez schodzenia na ląd docieramy w końcu do celu pierwszego etapu wyprawy. Środa, 5:51. Właśnie opuściliśmy Mississippi w Nowym Orleanie i wchodzimy w Intercoastal Waterway, który nas zaprowadzi do miejsca postoju. Weszliśmy do śluzy. No i potem, powiedzmy, mosty, które podnoszono dla nas specjalnie, żebyśmy przeszli, bo nawet z naszym położonym masztem nie mogliśmy przejść pod tymi mostami. Ważne, że to byliśmy bezpieczni. Jesteśmy w Nowym Orleanie. Hurra! Po pierwszej pobudni punktualnie podjechaliśmy do slipu, czyli tego travel lift. No i chłopcy nas wyciągnęli tu na górę. No tu, gdzie stoimy w tej chwili. Wszystko się odbyło bardzo szybko i bardzo sprawnie. Po prawie miesiącu żeglugi fundujemy sobie chwilę ulgi od stresu w stolicy jazzu. To, że jacht dotarł do Nowego Orleanu, jest bardzo dużym sukcesem. Tu zresztą wszyscy podkreślają, że to jest najtrudniejsza część. Przeważnie w ten sposób jest, że ludzie, którzy przepłynęli Mississippi, to tutaj chętnie sprzedają jachty, czymkolwiek i to, co na czym przypłynęli, sprzedają i na razie mają dość żeglugi. Jest to trudna, bardzo trudna rzeka. My dbamy o to, że szukamy śladów polskich, szukamy polskich bohaterów, bo rejs jest przecież szlakiem tych polskich bohaterów Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Spirit flies over the sea, keeps us together.